wczesno, że były facet na Golasu z tej chodzi. Kazimierz się przestraszył. Co tu się dzieje? Patrzcie na jego minę. Patrz, ej, to jest chore! Ej, a może po prostu Kazimierz jest prostytutką? I w ten sposób zarabia na życie, ja nie wiem. Moi kochani, widzą mnie z tej strony Pia, a to 100 Dzieci Challenge. Po króciutkiej przerwie wracamy z Patryśką, małą Olimpią i dobrą Sławą, która z nami mieszka i pomaga w opiece. Przy okazji życzę wam miłego poniedziałku i do końca wakacji bardzo się postaram, żeby 100 Dzieci Challenge były zawsze w poniedziałki o 18 bądź 19. Patryśka, jak widzicie, w zaawansowanej ciąży, lada moment będzie poród, a Olimpia zmęczona, więc położymy ją na samym początku spać, żeby może jak wstanie, bo jest piąta nad ranem. Plan jest taki, żeby nauczyć ją jak najwięcej, zanim Patryśka urodzi, bo bardzo boję się, żeby nie było takiej sytuacji, że mamy dużo małych dzieci naraz, bo to jest najgorsza tragedia, potworność. Kochani, czy wy to widzicie? Czy wy widzicie tą podkoszulkę? Taką podkoszulkę nosił Johnny, nasz pierwszy ojciec. A ja właśnie pomyślałam, że trzeba Patryśce znaleźć partnera na kolejne dziecko, bo już niedługo poród, a my jesteśmy bez boyfrienda. Patryśka miała z nim tylko flirciarskie zapoznanie, a już po prostu rozmawiają ze sobą, jakby znali się lata i oczywiście on jest zachwycony Patryśką. Ja pomyślałam, że może po prostu, abyśmy się z nim bardzo zaprzyjaźnili, tak jak z naszym pierwszym ojcem Johnem, w końcu mają tą samą podkoszulkę i po prostu on by nam pomagał w opiece nad dziećmi, wiecie, damy mu klucze i w ogóle on będzie sobie grilla robił u nas, okej. I mamy jakieś święto telewizyjne, premiera sezonu. Ja pamiętam, jak czekałam na Grę o Tron, bo serial Gra o Tron jest jednym z moich ulubionych seriali i zawsze się tak ekscytowałam, kiedy właśnie miała być premiera i czekałam na nowy sezon i w ogóle, także możemy dzisiaj sobie obejrzeć tą premierę. O dziwo nie mogę go, o, mogę go pocałować, właśnie byłam w szoku, że nie mogę go pocałować, a jednak mogę. Dzisiaj ośmier... Ej, Józefina Duch, ej, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, kto to jest, więc nic mi to nie mówi. Patryśka się przyjęła tą śmiercią w sumie. Ej, nikt nie chciał z Patryśką gotować, każdy siedział i nic nie robi, więc stwierdziłam, że dobra, niech sobie sama coś ugotuje bez ich pomocy, ale na przykład możesz poprosić swoją córkę, żeby tutaj odkurzyła. Ej, mam pytanie do was, czy tylko wy się mylicie w tych nowych ikonkach? Bo ja po prostu nie mogę się odnaleźć, muszę od nowa się intuicyjnie uczyć tych ikonek i zawsze źle kliknę. Ej, kurde, koleś nam kradnie kwiaty. Wiesz co? Ty za te stercje królewskie będziesz mógł sobie życie na nowo ułożyć, bo one są mega dużo warte. Przychodzi i tak wącha, nie? Już go zaprosimy na jedzenie. Ej, nie chowaj tego! Każdy miał sobie zjeść, no wiesz co? Ale ty jesteś niemiła. Właśnie go zaprosiliśmy na jedzenie, a babka nam schowała. Czekajcie jeszcze raz. Ty PR-u, zostaw to. Wiecie co, już nie podoba mi się ten gość, bo ukradł nam kwiaty, jest taki dziwny i w ogóle zostawił coś w naszym grillu, trzeba to będzie sprzątnąć. Kochani, zaczął się poród, właśnie się zaczął poród, znam ten komunikat na pamięć już po prostu. Dobra, Patryśka, na porodówkę, o Boże, jeszcze Sherry do nas wpadła, no to się cieszę. Ale nikt nie panikuje, wszyscy są spoko. To co, wysyłamy ją do szpitala, ja nawet nie pamiętam, kto był ojcem, ale tak sobie teraz pomyślałam, że może byśmy wysłali ją w pojedynkę do tego szpitala, z racji tego, że zawsze, jak ostatnio chodziłam sama z nią do szpitala, to ona zawsze rodziła jedno dziecko, a wolałabym, żeby były trojaczki. Okej, wyślij do żłobka, nie? Bo niani nie można. Ej, co się działo? Widziałam to, co to było? O, patrzcie, kto tu biegnie, to chyba nie jest przypadek, że on tutaj się kręci w okolicy cały czas. W tym podkoszulku! Przypominasz mi Johnny'ego. Wiesz, znasz moją słabość. Ej, do kogo on gada? On jakieś dzieci zaczepia czy coś? Gratulacje, to dziewczynka. Dobra, podoba mi się Etna. Etna to będzie dobre imię, ale... O, Atena jest lepsze. Jeszcze nie mieliśmy córki Ateny. Upiec! Jestem po prostu w szoku. Czy my nie mieliśmy już syna Harry'ego? Ale wiecie co? Czytam teraz Harry'ego Pottera. Niech będzie Harry. Może to jest przeznaczenie? Olimpia 21, Atena 23. Tak, źle! O jedno dziecko! Musimy sobie jeszcze jedno dziecko zrobić i to szybko i wtedy dać temu dziecku numer 22, żeby było po kolei. O, przyszła Olimpia! I przyszła przywitać nowe rodzeństwo. Nowe rodzeństwo, cieszę się! Olimpia nie może się doczekać zabawy z nowym rodzeństwem. Harry,
zrobił w pieluszkę. Oj, Harry, Harry! Nie ma na co czekać. Czytamy właśnie Olimpię do snu, żeby jak najwięcej się nauczyła, bo jest zmęczona. No jak tylko zaśnie, to spróbujemy zaprosić naszego nowego kawalera. On tu ciągle łazi, ja wam mówię. Ten koleś po prostu czeka na okazję. I najlepsze jest to, że on ma żonę. On jest tutaj, małżeństwo z Martyna... O co się tak przytulacie? Żegnaj. Co? Dlaczego pożegnaj? Nie, całuj się z nim, czy coś. O tak, o to chodzi właśnie. Żebyście tutaj, o już są w odpowiednim nastroju. Jeszcze on jest znowu oszołomiony chyba przez to, że Patryśka dobrze całuje. Tak mi się wydaje. Staraj się o dziecko. O, on nie chce robić barabara nagle. Patryśka dowiedziała się, że Kazimierz i Martyn. Ale mi się wydaje właśnie, że on mówi, bo już nam 3 razy mówił, że ma żonę. Mi się wydaje, że on tak mówi, żeby wiecie, nie? Żeby jakby co to nie jego wina, bo on mówił, że jest zajęty, a ta nieznośna Patryśka go uwiodła, on ma już chyba z 30 dzieci. Z jakiegoś powodu ten typ nie chce zrobić barabara w naszym łóżku, więc kupiłam nowe łóżko, nie wiem o co mu chodzi. I spróbujemy tutaj, no bo tak jakby chce mu się spać, ciągle pokazuje, że o, on jest senny, on chce do łóżka. A jak mówię, chodź zrobimy barabara, to nie, nie. A zgodził się na początku. O, teraz się chyba zgodzi. Dobra, gituwa. Po prostu łóżko mu nie pasowało, może sobie pomyślał, że tyle razy Patryśka w tamtym łóżku robiła barabara. Ej, masz super piżamę, nie? W ogóle Patryśka sexy, super piżama, wszystko, każdy szczegół dopracowany do perfekcji. Typ, spodnie w pasy. Koszulka w 5 kolorach, kapucie, nie? No kurde, takiego tatuśka żeśmy poderwali, słuchaj. Ej, poszli od razu spać, ja chyba ich nie budzę. Nie, Patryśka nie śpi. Co ty idziesz zrobić? Ona idzie do siebie spać do łóżka, masz rację, nie będziesz spał w jakimś w łóżku dla biedaków. Ej, dziewczyny sobie oglądają premierę tego serialu, świetna muzyka, okej. Okay. To jest jakiś serial o... aha, to jest jakaś mumia. Widzowie, jestem ciekawa, jaki jest wasz ulubiony serial? Napiszcie w komentarzu. No, Patryśka, koniec już oglądania. Duch w Simko imieniu Julia słabnie. W ogóle niech te duchy się idą gonić, ty. Okej, okay, nie zadwoję, hura, kochani, mamy to. Patryśka jest w ciąży, idzie mu powiedzieć, przecież on śpi. Jak ty mu obudzisz go, żeby mu powiedzieć? Nie, on siedzi na łóżku. Jak jakiś... On siedzi jak pacjent czekający na, nie wiem, wynik badań albo diagnozę po prostu. Usiadł, jak siedzę na tym łóżku w ogóle, jakie to jest takie, jaka cringe'owa mnie bierze, jak na to patrzę. Ona mu mówi, że jest w ciąży. On jest załamany. Zobaczcie na jego minę. I uwaga, co teraz on zrobi, żeby czasami nie mówił, że o, usiadł obok niej, a ona idzie do dzieci. Czekajcie, co tu jest? Porozmawiaj. Rozmawiaj, ja będę rozmawiać, jestem ciekawa o czym. Czemu wy tak krużycie, tańcujecie obok tego łóżka? O, on tutaj. A może on jej mówi o aborcji, żeby usunęła czy coś, ty żyj tak na ucho i pompki nawala. Zobacz, jaki jestem. Zobacz, jaki jestem elegancki chłopak, hehe. Dobra, ej, trzeba tutaj super skuteczną opiekę. Tutaj trzeba pieluszkę zmienić i nakarmić. Więc Patryśka, idź do swoich babików, zostaw już tego frajera. Ej, kochani, ja wam chciałam tylko powiedzieć, że jest jeszcze gorzej niż myślałam, bo ma fajne, dobrane trampki do spodni, ale ten beret tutaj... Nie, to nie jest beret, to co to jest? To jest jakaś taka czapa. Czapa takiego dziadka z tego, z kościółka. No i tutaj Olimpia. Olimpia, zobaczmy na ciebie. Już trochę zmęczona, ale całkiem nieźle ci idzie. Komunikacja prawie na full. No, 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 jeszcze trochę i będziesz miała dziewczyno dorastanko. Dobrze, że sobie zostawiliśmy tą Rosalindę, bo ona się po prostu z Olimpią bawi i cały czas ją uczy, a Patryśka może się zajmować poważniejszymi sprawami. I ten domek dla lalek to w ogóle już tyle pokoleń się nim bawiło, hehehe, tyle dzieci. Ej, w ogóle wiedzieliście, że w tym domku dla lalek jest pomidor? Widzieliście o tym? Ej, wydaje mi się, że żona tego typa może mieć kilka pytań, jak on wróci do domu, bo go nie ma już naprawdę długo. Dobra, ja wiem, że ty byś chciała wszystkim pomóc, ale ty musisz iść spać, bo ty masz do pracy. Opiekowałaś się cały dzień swoją siostrą. A tu Patryśka sobie poradzi. Ona ma 10. poziom opieki nad dziećmi. Gratulacje nowego członka rodziny. Ten to nie odpuszcza. To jest któryś tam z kolei nasz ojciec, który cały czas do nas dzwoni, zaprasza nas na randki. Teraz też jak zaczynam grę, dzwonił tam do nas. O, właśnie wstał i mówi, że musi iść do domu. No dobra, to
idź do domu. Ale czekaj, ty miałeś iść do domu. Jak możesz być zmęczony, jak ty spałeś u nas chyba z 10 godzin, koleś? To jest dziwne. No dobra, kurde, Patryśka cię wymęczyła, ale nie przesadzaj. Co pospane, to twoje. Dobra, idzie do domu. Będę go śledziła, bo on to jest jakiś nieprzewidywalny. A ty co ty robisz? Ty nie miałaś iść spać? Ona chce rozpalić ognisko. My śledzimy typa. Aha. Ty, może on jest bezdomny? Ej, ja mam teorię, że on jest bezdomny, go żona wyrzuciła. A w ogóle jak się patrzy na niego. Żona go wywaliła z domu. Za to, że nie wiem, zdradza albo coś. I on teraz chaty nie ma. I normalnie dlatego się tak tu kręcił. I w ogóle mówię, że on musi iść do domu, jak on na ławce śpi, bezdomniak jeden. I szkoda mi go trochę. Minęło kilka godzin, tam Patryśka ugotowała, upiekła tiramisu i ogarnęła swoje dzieci, a ten typ nadal śpi na tej ławce, nie? I ja sobie pomyślałam, że to pranie tam, wiecie, już stało się, będziemy mieli z nim dziecko, trzeba sobie pomagać, zwłaszcza jeżeli mamy taką możliwość. Dajmy mu po prostu jakieś golasy. Ty się, Patryśka, nie... Patryśka się przyzwyczaiła do tej okolicy widocznie. Dajmy mu po prostu klucze do naszej rezydencji, żeby zawsze mógł sobie u nas być. Obudźmy go. Bo już, kurde, wydało się, że jesteś bezdomny. Patryśka cię nakryła. Wstawaj! O, on idzie! Jasne, jasne! Już nie damy się tutaj oszukać tobie. Masz klucze do rezydencji. Wiemy, że jesteś bezdomny. Nas nie oszukasz. Kazimierz, możesz zawsze u nas przenocować. Nie zostawimy cię. O, jak się złapał za serce, widzicie? Kazimierz, masz klucze do rezydencji. Możesz u nas skorzystać z toalety. Nie musisz załatwiać się po krzakach. Ale on w ogóle nie przyszedł do nas skorzystać z toalety. Jestem ciekawa, czy dojdzie. Wiecie, gdzieś się skampi, zdąży się skampić, niż się posiusia. Bo on już chodzi tak od pewnego czasu. Dobra, zobaczymy, co on tutaj odwali. Ale dobry ma pecherz. Dobry pecherz koleś ma. Dobra, ale... Kurde, ej, to jest nasz były facet, na golasu tutaj chodzi. Ej, wiesz co? O kurde. Aha, się Kazimierz się przestraszył. Co tu się dzieje? Patrzcie na jego minę. Patrz, ej, to jest chore. Ej, to, co oni Ej, to jest dla mnie chore. Patrzcie na jego minę, nie? I patrzcie na jego minę. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale dobra. A może po prostu Kazimierz jest prostytutką i w ten sposób zarabia na życie, ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, on go złapał za ręce, także spoko. No i nie idziesz sikać, tylko gadasz sobie z kimś tutaj na chodniku. Złapał jakiegoś obcego typa za ręce, nie? Golasa. Powiedział mu jakieś czułe słówka. Ej, wraca. Może on jednak stwierdził, że lepiej, szybciej mu będzie u nas skorzystać z toalety. Nie, zobaczył go i się zawrócił. Ja nie wiem, co wytwala, ale normalnie życie Kazimierza jest po prostu takie inspirujące i ciekawe. Ej, bez kitu mamy bezdomnego Sima tutaj w okolicy. Ale on... Poszedł spać na ławkę. Ej, umieram. Czemu on nie pójdzie do nas do domu? Patryśka znowu go obudziła i on od razu mówi, udaje, że idzie do domu, nie? I poprosimy go o wspólne spędzanie czasu. Niech po prostu u nas się zatrzyma, no, powiadomienie o adopcji. I zasikał się. O kurde, grubo. Ty, przy Patryśce się zasikał. I co byście zrobili w takiej sytuacji? I to nie jest w ogóle... Patryśka mówi, że możesz iść do nas do domu, możesz się umyć i w ogóle, no naprawdę, zrobić wszystko, wiecie co? Nie wiem, trochę mi go szkoda, ty, ja bym go przygarnęła tam, nie wiem. Ej, dobra, przyprowadziliśmy go do domu, ja w ogóle nie wiem, czy on się zgodzi, pewnie nie będzie dalej udawał, ale mogę mu zaproponować, żeby został naszym współlokatorem. Pewnie się nie zgodzi, bo widzicie, że on udaje, że ma dom, nie? Ale no dobra, zaproponować możemy. Zobacz, ale moi domownicy potrzebują mnie tam, gdzie obecnie mieszkam. Jasne, Kazimierz, nie mogę się teraz przyprowadzić. Jasne, Kazimierz. O, jaka dobra siostra, sama siebie przed pracą uczy swoją siostrzyczkę. Ej, ale ty byś musiała coś zjeść. Jeść, zanim pójdziesz do pracy. Weź tam coś sobie zjedz. Aha, on zamiast się umyć, to poszedł sobie kawę nalać, nie? Ej, no wiesz co, no trochę śmierdzisz, a my tu mamy małe dzieci. Ej, głupio mu, że śmierdzi!
Ale czemu nie pójdzie się umyć? O, przebrał się, nie wiem, co on tam kombinuje. O, Harry i Athena mają wkrótce urodziny, czyli pewnie jutro mają, tak? Tak, zgadza się, jutro jest festiwal i mają urodziny. Ej, ja bym sobie poszła na festiwal, ale może nie w sobotę, bo wiecie, te urodziny i tak dalej, ale na przykład w niedzielę sobie pójdziemy tak całą rodzinką na festiwal, co wy na to? Jakby ktoś był ciekawy, co robi Kazimierz, to śpi sobie na tym łóżku teraz tutaj. Oj, popsuła nam się lodówka, w ogóle tyle się nam rzeczy teraz psuje. Chyba Patryczka będzie musiała poulepszać, ona ma duży poziom właśnie majsterkowania z tego, co ja kojarzę. No na 7 ma, więc kupimy części przez komputer i będzie ulepszała te wszystkie po prostu rzeczy, bo to jest za dużo zachodu z tym, że to się tak psuje. O, ogląda swoją mamę, no to super, właśnie mama robi obiad. Możesz, może to nie, bo tu będzie za daleko, ale możesz na przykład sobie pobawić się klockami jeszcze. Ej, przyszedł do nas jakiś koleś, którego totalnie nie znam i widzę go pierwszy raz na oczy. On jest nawet chyba nastolatkiem z tego. Mateusz Pancakes. Ty, czemu on ma... Ej, to syn Elizy. Co on tu robi? A jak on przyszedł się zemścić ze swoją mamę, no bo w końcu mieliśmy dziecko z Bobem, czyli to jest przyrodni brat naszego syna. Ty, idziemy go przywitać. On jest bardzo smutny. Ej, trochę się boję tego spotkania. On jest... Ej, on ma jakąś załamkę życia, bo on przyszedł chyba poznać kochankę swojego taty. Ty, Beka. Wlazł do nas do domu i sobie zobaczył obraz. Okej, możemy mu schlebiać, udzielić porady gotowania. Nie wiem, nie wiem, co chodzi, będzie z tym. Niech ci będzie. Dajmy, że niech mu będzie. O, się przytulili i chyba się polubili. Wychowawcze nakłon do. Nakłon do skorzystania z toalety, nakłon do przygotowania posiłku, nakrycia do stołu, nakłon do odrabiania lekcji, do spania, nakłon do wytarcia kałuży. Ej, dobra, spróbujmy go nakłonić do wytarcia kałuży, niech nam posprząta, jak już przyszedł. Ej, koleś nam naprawia lodówkę. Czujcie bazę? Ej, co się dzieje? Koleś nam naprawia lodówkę. Wow. Rosalinda wróciła z pracy, brawo, jak tam awansik? Uuu, jutro będzie awans, o ile będzie ćwiczyła muzykę. No dobra, to ja od razu jej każę, bo potem zapomnę, nic z tego nie będzie. Ej, ten syn Elizy Pancakes przyszedł sobie do nas do pokoju. Nie, może on się chce wprowadzić ty do nas. Nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie. Patryśka czyta Olimpii książkę dla dzieci w pokoju dziecięcym przy Harrym i Atenie. Tylko kurczę, na tym zoomie nie widać właśnie tych maluszków. Jakie to jest przesłodkie. Ale zobaczcie, ona już jest... No to jeszcze nie jest poród, ale taki szybko spada głód i pęcherz, że ja mam nadzieję na trójaczki. No dosłownie co chwilę trzeba z nią latać i ją karmić, albo do toalety. Nie uwierzycie, kogo zobaczyłam. Kazimierz znowu się tu kręci. No kochani, zapraszam was na śniadanko, jajeczka po benedyktyńsku. Ej, swoją drogą chyba nigdy nie jadłam takich jajek. Co to jest? To jest jajko, chyba jakieś mięso i bułka i ser? Ej, nie wiem, nie wiem. No dobra, ale chodźcie na śniadanie, tak czy siak. Ty wstałaś, wstałaś, super. Mamy przepiękny, przecudowny poranek w rodzinnym gronie. I jak tylko dziewczyny zjedzą, to dorastamy nasze malutkie dzidziusie, które są w pokoju obok. Dziewczyny na pozycjach, bo postanowiłam, że tak mniej więcej równocześnie postarzymy. Okej, pierwsze, rozrabiaka, super, nie? Harry będzie rozrabiaką. W sumie pasuje do niego, bo... o, ty, nawet jest podobny do Harry'ego Pottera. Okej, uwaga, challenge. Harry będzie stylizowany na takiego prawdziwego Harry'ego Pottera, tylko szkoda, że nie ma zielonych bądź niebieskich oczu, tak jak miał w książce albo jak w filmie. No trudno. Dobra, Patryśka. Aha, ty już tutaj dorastasz, Harry, no to się cieszę. Uwaga, uwaga, jestem ciekawa, czy będzie podobna. Blondyna! Ale ładna! O, jakie ma piękne włoski, kolor włosów i brązowe oczy. Uuu. I mamy aniołka! Zupełne przeciwieństwo! Powinnam ją nazwać Hermiona. No i dobra, mamy trójkę małych dzieci, czyli coś, czego ja chciałam uniknąć. Ale jeżeli sobie spojrzymy na Olimpię, to ona już praktycznie ma tutaj same piątki, nie? Mało jej brakuje, więc każę jej teraz skorzystać z toalety. A ja wam chcę coś pokazać, to jest po prostu niemożliwe. Athena dostanie tyle prezentów. Jeden od Żelka, drugi od jakiegoś randoma, trzeci od randoma,
czwarty od naszego syna, piąty od naszego syna, szósty od jakiegoś randoma, siódmy od jakiegoś randoma, nie, to nasz syn chyba, ósmy od jakiegoś randoma, dziewiąty od naszej córki, dziesiąty od randoma, jedenasty od randoma, czyli dwunasty od randoma, trzynasty od randoma i Harry dostanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o matko, sześć, czyli Harry sześć, a te na 12 prezentów. Ile to jest hajsu? My już do końca życia jesteśmy ustawieni. Warto mieć taką po prostu dużą rodzinę i utrzymywać się z tych prezentów urodzinowych, naprawdę. Trójka małych dzieci i lada moment kolejny poród, a my musimy już wyprowadzić naszą pomocnicę, dlatego że będziemy mieli za mało miejsca u nas, Boże. Prześladuje nas on. Czy ty możesz przestać nas prześladować jeszcze przez okno? Podgląda, co robimy! Nie dowierzam w to! No więc kolejne dziecko w drodze. Będziemy mieli naprawdę niezły cyrk w domu. A jeszcze mamy na głowie bezdomnego Kazimierza. No kochani, ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że ten specjalnie o wiele dłuższy niż wszystkie inne odcinki 100 Dzieci Challenge wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subujcie, aby być na bieżąco, ponieważ w środę już kolejny odcinek i chyba Patryczka zaczęła rodzić. Ranne mdłości tylko ma. Przestań, naprawdę muszę już iść. O co ci chodzi? Czemu ty panikujesz? Patryczka przecież nie rodzi. To było bardzo dziwne na sam koniec. Zostawiam was z tym. Jeżeli to widzieliście i doszliście do samego końca, to piszcie w komentarzu Kazimierz.